Zeszły weekend zdecydowanie należał do Tarnowa. Zdarzenia 2012, czyli Dni Tarnowa, to najhuczniejsze święto w naszym mieście i w tym roku także nie zabrakło atrakcji. Zaczęło się od prezentacji uzbrojenia i umiejętności żołnierzy elitarnych jednostek wojskowych. Potem inauguracja, wręczenie nagród miasta Tarnowa i recital Niny Nowak wraz z zespołem. Przed gwiazdą wieczoru wystąpiła tarnowska grupa The Way, a gwiazdą był zespół Perfect. Nie ma chyba takiego, kto nie kojarzyłby takich przebojów jak Nie Płacz FK czy Autobiografia i wielu innych, które ściągnęły na tarnowski rynek całą masę fanów. Sam zespół zagrał perfekcyjnie. W sobotę jeszcze więcej atrakcji. Koło pomnika Króla Łokietka kampania Makaron rządzi zdrowo. Na rynku intronizacja Króla Kurkowego, koncert fortepianowy Umi Garrett i Krystana Tkaczewskiego. Do tego jarmark galicyjski, tarnowskie zawody modeli szybowców, mural na Basztowej, czy w końcu wielki balon, który unosił się nad centrum Tarnowa. Szkoda, że tak nisko, natomiast jest sprawą ciekawą zobaczyć z troszeczkę innej perspektywy tutaj tarnowski rynek i dachy tarnowskich kamieniczek. Jesteśmy zdziwione, że w Tarnowie takie atrakcje można spotkać w tym roku. Głośno, dużo ludzi, nie wiedziałam, że tylu jest Tarnowian, to tyle. Jesteśmy pozytywnie zaskoczone, bo bardzo fajne zespoły występują dziś. I wczoraj też. Zwieńczeniem tegorocznych Dni Tarnowa były koncerty naszego tarnowskiego zespołu Sejes i Mysłowic. Tym razem z nowym wokalistą. Tylu atrakcji w ciągu dwóch dni nie było w Tarnowie już dawno i pewnie na kolejny tak rozrywkowy weekend przyjdzie nam poczekać do następnego roku. Bartłomiej Krywański, Tarwizja. Do fontanny wrzucam ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył plan, zakres nie rozumiem.